Więc tak, krótkie wprowadzenie. Dojechałem do Wrocławia z Gdańska w 6,5 godziny, ale z Wrocławia do Pragi, gdzie jest to bodajże 350 km, męczyłem się 8,5 godziny. Ale co jest zajebiste w autostopie, że jak dojechałem do Pragi, to okazało się, że Steph, którą poznałem w Laosie, z którą przyjechałem się spotkać do Pragi, złapała na stopa milionera, a może nawet lepiej, który nie dość, że zaoferował nam apartament w pięciogwiazdkowym hotelu, to jeszcze wczoraj zaprosił nas na kolację, która kosztowała tyle, co mój miesięczny czynsz. I no tak, jest godzina 10:00, jesteśmy po śniadaniu. Zaraz idziemy na miasto, później pojedziemy popływać w basenie, na siłownię i znowu na kolację, prawdopodobnie do jakiejś japońskiej knajpy. Także się żyje. A teraz Steph, nie wiem, pokażę wam nasz apartament. A... Give it to me. It's there. Hi. I can't speak Polish. Yeah, but you can show them around. I can show you around. So, okay, come with me. So, this is the beautiful living room. Just turn around. We have fireplace. Yeah, we had a fireplace yesterday. in the television. Yeah. So, and then, please come with me to... Which one do you want to see? Bathroom? This room? Room, I guess. Okay, this is my room. It looks like fucking mess. Okay, it's dark. Yeah, but it's fine. So you can see, it's a bloody expensive hotel, and we're not paying for it. Did you ask how much he pays? Because, guys, he's staying here for 5 years already. So this is our bathroom, so fashion my bathroom, so we have an own bathroom. So he's been staying here for 5 years, and actually his room here is over here. So this is our area, Pasha and my area, and this is Moose's area. So we're guests here, and you can walk in. No, I'm afraid to. And the balcony is actually pretty nice. Yeah, we are on the 6th floor. So because we're in the top floor. And so you can see Prague actually from the top. Yeah, no, okay, that's one. Not the beautiful side. Yeah. Actually, you can see only the hotel, which is in strict center, so. Yeah. Woo. And then we have a kitchen, although we're actually eating in like bloody expensive restaurants. Bloody expensive. Yeah. So that's the kitchen we don't use. Okay, I guess that's it. See you. And yeah, look for our updates. No, to, że tak powiem, takie krótkie podsumowanie, dlaczego autostop jest zajebisty, polecam. I jakoś na dniach, raz, że będzie gotowa nowy vlog, to jeszcze zrobię jakieś takie update'y właśnie z Pragi, także pozdrawiam, na razie.